Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Nie wystarczyło wyjechać, by zerwać pępowinę. Przez 30 lat żył zatruwany przetaczaną pamięcią. Dopiero gdy pochował matkę, kiedy ostatnia więź przegniła i odpadła, spojrzał na miasto nie jak na miejsce, w którym się urodził. Spędził dzieciństwo i wczesną młodość, w którego każdym kącie przycupnął w jakiejś wersji siebie. A jak na przestrzeń do poznania, naćkaną prowadzącymi nie wiadomo dokąd czarnymi dziurami. Po napisaniu Klekotu Tysięcy Patyków ty masz mniej tych czarnych dziur i czarnych miejsc związanych z pionkami? A to jest dobre pytanie, na które nie wiem, jak odpowiedzieć. To dam ci trochę czasu i od tego za chwilę zaczniemy, dlatego że to jest kolejny odcinek Alfabetu Wojtusika, podcastu, który powstaje przy wsparciu patronów i patronek na Patronite.pl, a dzisiaj naszym gościem jest Jarosław Maślanek, pisarz, autor powieści, o której porozmawiamy, a to Klekot Tysięcy Patyków, powieść opublikowana przez PIF. I pomyśleć, że to już 181. nasze wspólne spotkanie podcastowe. Jeśli interesujecie się literaturą i chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w alfabecie i wokół Alfabetu Wojtusika, polecam subskrybowanie kanału Alfabet Wojtusika w mediach społecznościowych. Można także oczywiście cały czas wesprzeć mnie na platformie patronite.pl. Przy okazji wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wsparli mnie i wspierają mnie od dłuższego czasu. Ostatnio do grona tych osób dołączył Kuba. Kuba, szacunek, wielkie dzięki. Ukłon niski. Dzięki takim osobom, które pomagają mi, wspierając mnie na platformie patronite.pl, mogę między innymi realizować wyjazd do Warszawy, bo tam właśnie spotkałem się z Jarosławem Maślankiem, autorem powieści Klekot Tysięcy Patyków, no i udało nam się zarejestrować rozmowę, którą już teraz wam damy. W jak wywiad. Po napisaniu tej powieści, wracając do pytania z początku, masz tych czarnych dziur związanych z miejscowością swojego dzieciństwa mniej, więcej znaków zapytania? Oczywiście, na pewno mniej, bo pewne czarne dziury wypełniłem, tak? Czy po odkryciu ich, powiedzmy, przeszedłem przez nie. Tylko, że wiesz, z taką analogią kosmiczną jest o tyle niebezpiecznie, że pakując się w jedną czarną dziurę, możesz wpaść w kolejne. I to trochę jest tak, że ta historia chyba się nigdy nie zakończy. Ja myślałem, że po napisaniu tej książki pozamykam pewne rozdziały, tak? Że się może nie uwolnię, ale zamknę rozdział pod tytułem Pionki. Po śmierci matki ja już tam praktycznie nie mam nikogo. Moje życie jest w ogóle gdzie indziej zlokalizowane. Ale te pootwierane czarne dziury ciągną, tak? Tam jest cały czas pewne kwestie, które pewnie nadal będą mnie drążyć. A może to po prostu jest też nierozrywalnie związane z dzieciństwem? Z tym okresem, wiesz, który istnieje w naszej głowie. Nawet jeżeli go nie wspominamy, to on wraca. Że to jest jednak jakaś taka rzeczywistość ważna, nawet jeżeli w jakiś sposób trochę jak twój bohater ją wypieramy. Dlaczego o tym mówię? Bo jak czytałem o graniu w kapsle w twojej powieści, to ty piszesz o swoim podwórku, albo przetworzonym podwórku, na którym jest twój bohater, przemierzając pionki, a ja miałem w głowie swoje kapsle wypełniane stearyną i z flagami. No. Tak, to jest pewne wspólne doświadczenie jakichś tam roczników, tak? I co więcej, tej ścieżki, na której rysowaliśmy trasę, też już nie ma, bo tam po prostu jest wylany beton. Bo jest po prostu, no, chodnik, kawałek drogi. Czy wiesz, ona jest wspomnienia. Mhm. Ona, tak jak powiedziałeś, ona gdzieś tam siedzi. Te ścieżki, one się plączą, ale chyba się od nich nigdy nie... Jeżeli to można mówić o uwolnieniu, ale czy chcemy się od nich uwolnić? Mhm. Taka nostalgia za tym dzieciństwem, za tym krajem dziecięcym nie jest do końca zła, chociaż te wspomnienia nie zawsze są pozytywne. Ale wiesz, ja uświadomiłem sobie, pisząc tę powieść, że to dzieciństwo u mnie gdzieś wypływa praktycznie w każdej książce. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Czy ono było, nie było takie w końcu różowe, to była końcówka PRL-u, czy tam, no,
taki głęboki PRL, gdzie tak naprawdę w porównaniu z dzieciństwem, które mają dzieciaki teraz, no to był koszmar. A mimo wszystko ten koszmar jest jakoś tak przetworzony przez naszą pamięć, naszą wyobraźnię, że daje się z tego wyłuskać właśnie tego typu wspomnienia jak gry w kapsle, tak? Kiedy naokoło praktycznie wszystko się sypało, ty grałeś w kapsle i miałeś z tego tak pozytywne doświadczenie, że ono się ciągnie i jest z tobą praktycznie do końca. Przyznam ci szczerze, że czytając twoją książkę, sam miałem taką korelację z miejscem, do którego wracam bardzo rzadko, ponieważ mieszka tam moja mama, a z którym ja kompletnie nie jestem już związany, bo od wielu lat żyję zupełnie gdzie indziej. I w twojej historii, twojego bohatera w twojej nowej powieści jest zawarty po pierwsze ten element ucieczki z małego miasta i trochę wyparcia tej historii, która była, gdzieś się wydarzyła i która nam się wydaje, że już nie jest ważna, a z drugiej strony takie uczciwe przyznanie się do tego, że o tym mieście, z którego się wyszło, niewiele się wie, że nie rozpoznaje się ludzi, z których się tam spotkało, którzy tam zostali i żyją bardziej być może tym wspomnieniem. Z tą lokalną społecznością są być może dużo bardziej związani. Ja sam wiele takich doświadczeń mam. I dobrze, że, znaczy cieszę się, że napisałeś taką powieść, w której nie trzeba przepraszać za to, że przez 30 lat cię gdzieś nie było. No tak, to jest, wiesz... Wiesz, bo wielu pisarzy wraca do tego dzieciństwa albo do tego swojego podwórka, takie nazwijmy, z taką właśnie dużą nostalgią, ale że właśnie, że oni pamiętają, nie? A twój bohater nie pamięta, nie miał takiej potrzeby, wyparł. Ta miejscowość przez wiele lat była dla niego nieobecna poza spotkaniami z matką. No tak, ale widzisz, ale ta miejscowość, ona jest, tak? On się jej nie wstydzi. Mhm. Chociaż we mnie, powiem szczerze, przez wiele lat ja miałem taki wewnętrzny wstyd, poczucie wstydu, że pochodzę z jakiejś miejscowości, która kompletnie upadła. Ja stamtąd wyjeżdżałem, to jest miejscowość przemysłowa, tak? Powstała wokół fabryki prochu, a potem w PRL-u fabryki chemicznej. No też piszesz o tym w powieści. Tak, tak. I kiedy przyszedł 89, to ta miejscowość praktycznie padła z roku na rok, tak? Ja wyjeżdżałem w 94 roku, to tam bezrobocie sięgało chyba prawie 20% dla chłopaków, dla dziewczyn, dla moich znajomych, to nie było innej możliwości. Po prostu mieliśmy zdaną maturę i jedyne, o czym myśleliśmy, to stamtąd wyjechać. I to może nie był wstyd, ale takie nieprzyznawanie się do tego, że pochodzę z robotniczego miasta. Ja pochodzę z Dąbrowy Górniczej, także no dobrze, większe miasto niż Pionki, ale też robotnicze. No tak, a tu nie ma się czego wstydzić. To można... Można może nie poczucie dumy, ale pewne przyznanie się do korzeni jest rodzajem uwolnienia, jest rodzajem zrzucenia jakiegoś balastu. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej dla mnie coś takiego było. Ja przez wiele powieści, pierwsze dwie powieści, chociaż umieszczałem w Pionkach, nie podawałem tej nazwy, tak? Mieszałem nazwy ulic, na przykład czytelnicy z Pionek może nie mieli pretensji, ale zauważali, że coś się dzieje na tej ulicy, ale przecież to jest nie na tej ulicy, ona się inaczej nazywa. Ja to robiłem świadomie. Tutaj nie dość, że podaję nazwę Pionki, piszę o jej historii, o jego miasta, to też zamieszczam zdjęcia, tak jakbym po prostu przyznawał się, to jest coś, od czego nie mogę już uciec. Jest dokument, jest zdjęcie, jest historia tego bohatera, którego stworzyłem. Na zasadzie, powiedzmy, autofikcji. Ja też trochę sobie strzeliłem w kolano, rzucając ten termin autofikcji, bo ponieważ mi się wydaje, że ja bardziej pogrywam z tym gatunkiem, który teraz jest dosyć popularny, czyli ja chciałem go trochę zdekonstruować. Dlatego tam są podważane te dokumenty, które zamieszczam, tak? Podważana ich oryginalność, czy one w ogóle są... No bo cóż to może znaczyć, przepraszam bardzo, archiwum własne. I relacje z archiwum własnego i tak naprawdę, bo w tej książce oprócz fotografii, które też nas zmylają, bo mamy oto bohatera, który jakiś czas po śmierci swojej mamy wraca do miasta, z którego pochodzi i idzie tam trochę śladem poszukiwań miejsca, o którym mama mu opowiadała, w którym to mama, z kolei swojego ojca, czyli
jego dziadka próbowała dotknąć, próbowała się z nim spotkać, a dziadka aresztowano za flaszkę, że tak powiem. No i osadzono w areszcie, który był przy poczcie, ale ty tam podążasz, a w zasadzie bohater tam podąża, są zdjęcia z poczty, co wprowadzało we mnie czytającym takie doświadczenie, aha, mam reportaż, ale potem piszesz tak. Odwraca się od dawnej poczty będącej posterunkiem, stając plecami do budynku nie będącego nigdy aresztem, w którym nie przetrzymywano dziadka, sam wprowadzasz czytelnika w taką figurę konsternacji. My nie wiemy, znaczy idziemy dalej śladem bohatera, ale nie wiemy, co jest prawdą, co jest zmyśleniem, co jest niepamięcią, co jest pamięcią bohatera, co jest pamięcią relacyjną wynikającą z opowieści mamy. Sam bohater się nad tym zastanawia, co wyparł, co przekręcił, czego nie pamięta, co mu dopowiedziano, co sobie sam wyobraził. A fakty też nie tańczą. No to jest ten klekot tysięcy patyków, tak? Wchodzisz w zagajnik, nad tobą jest zagęszczenie drzew, one klekoczą na wietrze i nie wiesz, jaki dźwięk z tego się pojawi. To jest właśnie, wydaje mi się, że to jest główny sens tej powieści, że wymyślając tytuł, miałem ponad 60 wersji tytułu. Klekot tysięcy patyków to był pierwszy tytuł, który zapisałem, i ostatni, który został. Między tym właśnie było mnóstwo wersji tytułów typu niepamięć, wirus niepamięci, zapomnienie. Cały czas wokół tego mi się to kotłowało. Wokół pamięci, niepamięci i tego, co jest prawdą, a co nie. I na ile tę prawdę, którą chcemy mieć, kształtuje nasza pamięć, niepamięć. Tak? Tych opozycji też jest dużo więcej, bo pisząc o mieście, jakim są Pionki, piszesz, że to miasto, które powstało dzięki sile niszczenia. I to też jest bardzo intrygująca fraza, z której później dowiadujemy się, że przecież to jest miasto, które powstało przez to, że wytwórnia prochu musiała tam powstać i stąd jakby stało się miastem przemysłowym później. No ale ta siła niszczenia jest znacząca w twojej opowieści. Ja sobie też to od razu przekładałem, tą metaforyczność na siłę zniszczenia naszą pamięci myślenia w ogóle o mieście, w sensie tego, co zapominamy od dzieciństwa do momentu bycia już takim dojrzałym człowiekiem, tego, co w ogóle wypieramy z historii danego miejsca i z opowieści, i u ciebie też tego trochę jest. To jest, wiesz, to jest zniszczenie, które prowadzi do tego, żeby coś zbudować na tym morze. Przynajmniej starać się. Aż mnie korcisz, żeby zapytać, co ty sobie zbudowałeś przez to, że napisałeś taką książkę jak Klekot tysięcy patyków. Wiesz co, spokój. To jest jakiś spokój wychodzący, czy związany z pogodzeniem się. Z pogodzeniem się ze śmiercią. Tak? Może to był rodzaj przerobienia żałoby. A nie bałeś się tego, że będziesz obwołany kolejnym pisarzem, który pod płaszczykiem autofikcji rozlicza się z historią zmarłej osoby bardzo bliskiej, z którą był w jakiejś relacji, która była dla niego ważna? Tych powieści i opowieści, esejów, nie esejów, no w ciągu ostatniej dekady, a w zasadzie dwóch dekad, sporo było i w polskiej przestrzeni literackiej i nie tylko. No tak, wiesz, no pisząc cokolwiek, człowiek czy pisarz jest wystawiony na różne oceny. Ja przyjmuję tutaj każde obwołanie mnie orędownikiem jakiegokolwiek nurtu. Jeżeli ktoś przeczyta tę powieść, to chyba zauważy, że to nie jest tylko powieść o pożegnaniu, czy tam żałobna jakaś nokturnowa opowieść, bo to nie o to chodzi. Śmierć matki była takim zalążkiem, tak? Czy nie, właśnie mam trudność ze znalezieniem odpowiedniego słowa, żeby to już przy którejś rozmowie. Nie wiem, jak wskazać ten punkt, bo to też źle powiedzieć, że to jest punkt zapalny, tak? Zapalnik, czy inicjator. Ale jakiś początek, tak? Początek tej opowieści wziął się ze śmierci matki, tak? Ona się rozwinęła dla mnie zupełnie niespodziewanie. W powieść, w książkę, której nawet nie wiedziałem, że mam w sobie, tak? Matka z twojej opowieści jest jakby osobna w czasie, miejscu i przestrzeni. Jej perypetie rozgrywają się wolno. Są wyznaczane liczbą kroków, które może zrobić,
i słowami, które wypadają z jej języka, które zapomina. Tak, to jest osobny świat, wiesz, to jest świat... Ten zabieg, od razu Państwu powiem, w książce jest taki zabieg, że kiedy czytamy narrację o matce, głównego bohatera, to co rusz wypada nam jakieś słowo, ono jest zaznaczone kwadratowym nawiasem, jego nie ma fizycznie, tam jest pustka, ale możemy zgadnąć z narracji, jakie słowo z tej narracji wypadło. Co więcej, to są czasami większe przerwy, mniejsze, więc łatwiej nam się odnaleźć, czy to jest, nie wiem, słowo ośmioliterowe, czy czteroliterowe i z biegiem czasu, z biegiem stron, tych słów jest coraz więcej. To znaczy, że ten zabieg jest bardzo świadomy. I zastanawiałem się nad jego zasadnością, a potem sobie pomyślałem, że w moim języku też jest coraz częściej tak już, chociaż jestem dużo młodszy niż bohaterka, że nagle po prostu jakieś słowo, że zapominam, że gdzieś próbuję znaleźć to słowo, o które mi chodziło, ale gdzieś mi wypada. I ten zabieg jest taki, powiem ci, dojmujący. Ten zabieg to jeszcze jest o tyle istotne, że przy tej bohaterce, tej starszej kobiecie, ona tak jakby przechodzi nad tą luką, nad tym ubytkiem, jakby jej nie zauważała. Mm-hmm. Widzisz, zauważyłeś, nie? Narracja jest płynna. Po prostu te słowa znikają. Ona to nie jest tak, nie, że ona się denerwuje na to, że zapomniała słowa. Po prostu one ulatują. Mhm. Ona sobie do końca nie zdaje z tego sprawy, że traci te słowa, że traci tę pamięć i tak. Jeszcze może króciutko wracając do poprzedniego pytania. Wiesz, ja zacząłem tę powieść pisać pierwszoosobowo. Bardzo szybko wiedziałem, że ten mój bohater nie może aż tak mocno przemawiać przeze mnie, tak, w pierwszej osobie. Dlatego odwróciłem, to jest narracja trzecioosobowa i mi się wydaje, że to jest bardziej literacko, tak? Bardziej powieściowo. Dlatego tak, jeszcze tylko tam króciutko do tego poprzedniego pytania. Tak. To jest w ogóle książka, która ma takich elementów świadomego pokazania i namieszania trochę czytelnikowi w głowie całe mnóstwo, bo opowiedziałem o różnych tempach narracji. Powiedziałeś i wyjaśniłeś też kwestię związaną z tym zapominaniem, czyli słowach, mówiliśmy o słowach, których nie ma. Ale zanim jeszcze wrócimy do matki jako w ogóle bohaterki, to powiedzmy sobie o tej stronie formalnej, skoro się ona pojawiła. Na przykład w rozmowie matki i dziecka pojawiają się różnej wielkości czcionka, to znaczy mama mówi jako ta dorosła osoba i mówi tak, jakby powiedziała, mówiła wielkimi literami, chociaż mówi po prostu, ten tekst jest większy niż dziecko, które ma taką malutką tą narrację. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest bardzo wiele rozwiązań graficznych w tej książce, takich nawiązujących trochę do takiego tonu poetyckiego. Tytuły rozdziałów też są takie trochę przypoetyckie, chociaż formalnie poezji tam nie ma i jakby ja tam nie czytam tego, że oto Jarosław Maślanek chciał napisać książkę, sylwę poetycką. No nie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, jeżeli zderzymy to jeszcze z tą reportażową formą, o której powiedzieliśmy trochę, o tym, co ma nam udowodnić, że bohater w tych miejscach był. Fikcjonalny bohater i zdjęcia na przykład, nie? Albo relacje osób i my nie wiemy, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Bohater je zmyślił, czy autor dał je bohaterowi do przeczytania i zmyślenia. Bardzo wiele z tych poziomów. Bardzo mi zależało, zależy zawsze przy pisaniu. Żeby namieszać. żeby zaintrygować, tak? Bo jeżeli bym to wszystko wykładał kawę na ławę, to właśnie by była taka powieść żałobna i to by po paru stronach, ze przeproszeniem, flaki z olejem. No nie dałoby się tego czytać. Wracając do tych fragmentów, których powiedziałaś o tym układzie graficznym, to jest ciekawa rzecz, bo ciężko przejść nie zauważając tego. I nam jest też ciężko to opowiedzieć, bo to trzeba po prostu zobaczyć. Ja to zawsze podkreślam. Ja niestety na poezję jestem głuchy. I nic na to nie poradzę, bardzo mi przykro. Oj tam, jakbym przeczytał fragmenty, tytuły twoich rozdziałów, to zaraz tu by połowa słuchaczy i słuchaczek okrzyknęła cię bardzo dobrze zapowiadającym się poetą. Nic na to nie poradzę, ale pozwól, że wyjaśnię ci skąd mi się wziął ten układ. W okresie, kiedy pisałem tę książkę, też zacząłem tworzyć, to może nie, ale zacząłem bawić się w układanie dźwięków, muzykę, poznawać program do tworzenia muzyki. To są oczywiście jakieś tam amatorskie próby, takich kolaży raczej dźwiękowych, ale w pewnym momencie zauważyłem, że ten układ tekstu może odpowiadać układowi
takich tych cegiełek w programie muzycznym. I to mi się w sumie, takie wyjaśnienie tego bardzo, bardzo w sumie pasowałoby mi, że to jest odzwierciedlenie jakiegoś takiego, nie wiem, czy tempa, czy układu muzycznego. Jeżeli czytasz, to chciałbym, żeby to ten tekst odpowiadał jakiemuś rytmowi, tak? No to ciekawe, bo w twojej powieści ta muzyka też się pojawia i ona formacyjnie dla ciebie pełni ważną rolę, ale ważną rolę pełni także dla bohaterki tej opowieści, czyli dla matki. Są tutaj i kasety magnetofonowe, są tutaj i jest i radio, bo tam pojawia się to rozróżnienie, że mama wolała, bohaterka wolała program Trzeci Polskiego Radia, a jej syn był zatopiony w zupełnie innych muzycznych odkryciach. Pojawia się tam też między innymi ikoniczna dla niektórych piosenka Strange, a niekoniecznie ikoniczna od razu dla bohatera. Dużo jest tych odniesień muzycznych. Tak, to gdzieś tam się pojawiało, przewijało i to też jest ta warstwa, powiedzmy, może nie dokumentalna, ale uwiarygadniająca tę opowieść, tak? Bo ja sobie myślałem o tym, że muzyka też jest nośnikiem wspomnienia, że są takie utwory, które oczywiście to banalne, ale że które nam jakiś element, historię, wspomnienie przywołują w sekundę, kiedy pojawia się dany utwór, nie? Zapalniki takie, tak? Tak, kolejny zapalnik. I to nie dotyczy tylko samych wspomnień jako jakichś obrazów, ale też nie wiem, czy ja bym chciał, żeby czytelnik na przykład czytając konkretne wspomnienie, czy nazwę utworu, który tam przywołuje, miał taki flash, taki błysk swój, który jemu się kojarzy z tym utworem. No ja miałem Strange, I've Seen That Face Before z formacją Accept i miałem tam parę takich naprawdę flashbacków, no. Właśnie, i to jest fajne, wiesz, no to jest kolejna jakaś tam, kolejny haczyk tej książki, która łapie czytelnika, tak? Jeżeli się to sprawdziło, super. To ja państwu przeczytam teraz fragmenty rozdziałów, a państwo sami już rozsądźcie, czy Jarosław Maślanek ma predykcję do poezji. To są tytuły rozdziałów, które moim zdaniem mogłyby spokojnie być również tytułami wierszy. Podstawy nietworzenia życiografii dla średnio zaawansowanych. No jak z Szymborskiej po prostu. 12 łamane przez 12 to nie zawsze jeden. Tańcząc na grobach wdeptujesz głębiej cienie. Rozdział po końcu to jest Miasto Matka, pisane łącznie. Trudno żeglować przesmykiem lądu rozdzielającym oceany. Złodzieje wstydu. Życie w zasięgu kroków. No mogę tak naprawdę długo, ale nie ma to może takiego znaczenia. Daję to jako taki przykład różnych form literackich, które cię kręcą i też pewnej wrażliwości na sam język i taki duży słuch językowy, który pokazujesz w tej książce. Wróćmy zatem do matki. Pokazujesz ją w tym zwolnionym tempie, w drodze do Biedronki, w drodze z powrotem, w upadkach, w tym zapominaniu słów, w tym ciężarze codzienności i stworzyłeś nam postać, której opisujesz te ostatnie normalne dni, pełne mozołu, ale przede wszystkim to jest dla mnie opowieść o determinacji. Determinacji starszej osoby w tym, by być zawsze i do końca samodzielną. Samodzielną, tak, tak. Ta samodzielność mi się wydaje, że dla starszych osób jest wyznacznikiem egzystencji wręcz. Mm-hmm. Wiesz, kiedy ta samodzielność jest im okrawana, no bo jest z latami, nam też będzie. Kiedy ten twój świat się ogranicza, ta liczba kroków za każdym wyjściem się zmniejsza, którą możesz pokonać, to rośnie w tobie świadomość, że się zbliżasz do śmierci. Ludzie się temu nie chcą poddawać. Oni walczą, tak? Oni chcą tych kroków o 5 więcej wykonać, niż wczoraj wykonali, chociaż nie mogą. I to jest, taka heroiczna walka, która nas też pewnie czeka. Zastanawiałem się nad tym, że przecież twoja bohaterka mogłaby do tego syna zadzwonić. On mógłby przyjechać z tego dużego miasta do tych pionek, ogarnąć jej te zakupy, być dla niej na każde zawołanie, bo ta relacja, która między nimi jest relacją bardzo bliską, niezaburzoną przez jakąś wielką aferę czy dramę rodzinną, a jednak ona, mając świadomość tego nie robi. I ja miałem takie refleksje, czytając o tej postaci, że to jest też, może nie bohaterstwo, ale to jest też taka
prawdziwa postawa świadcząca o tym samostanowieniu, nie? Że wierzysz, że milion osób mogłoby ci pomóc. Mówię o tym też, że, bo to jest też taka sytuacja mi bliska, mam gdzieś tam podobną relację i też być może ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale nie pomagasz tej bardzo bliskiej osobie, a mógłbyś z nią być. Nie, bo ja wiem, że dopóki ona jest, wiesz, dopóki sama o sobie stanowi, dopóki jest w stanie pójść na pocztę, do apteki, zrobić sobie zakupy, dopóki sama sobie ogarnia świat, to też sama o sobie decyduje. Też z czasem... Mówię o tym trochę jak fikcja, którą napisałeś, przekłada się na życie, nie? No tak, bo to też jest tak, że ten zakres pomocy, on się musi z czasem zwiększać. Oczywiście. Tak? I tutaj to nawet nie ma o czym mówić. Ta osoba może walczyć, ale no... pewnych no, czasu nie oszukasz, nie fizyczności, oczywiście. Nie przeskoczysz, ale tam jest taka też scena, kiedy podbiega do niej ta sprzedawczyni, tak, próbuje jej pomóc. Mhm. I pomaga jej przejść przez ulicę i mówi, następnym razem niech pani tylko zapuka w szybę, to już nie pamiętam, czy machnie, ja pani pomogę. Ona mówi, tak, a myśli sobie, o nie, jeżeli ty będziesz musiała mi pomóc... On do tego nawiązywałem. Tak, jeżeli będziesz musiała mi pomóc, no to już koniec, to ja już sobie położę się na łóżku i nie wstanę, bo będę wiedziała, że to już jest... koniec. To, co jest między nawiasem kwadratowym, czyli to słowo, które zniknęło naturalnie, to myślałem sobie, że w przypadku miejscowości, jaką są Pionki, to dla ciebie zniknęło albo po prostu naturalnie nie istniało i to jest historia, którą nam pokazujesz i to jest historia społeczności żydowskiej. Dowiadujemy się z twojej powieści, że w Pionkach istniał obóz pracy przymusowej i tam to jest kolejny plan twojej opowieści. Dlaczego zdecydowałeś się, opowiadając o postaci heroiny, matki i o postaci poszukiwania tropów też trochę rodzinnych, bo tam te narracje są dwie. Jest ta narracja, o której powiedzieliśmy trochę, czyli ta narracja związana z ojcem, matki, czyli dziadkiem bohatera, a do tego wszystkiego wrzuciłeś nam, no właśnie, historię z czasu II wojny światowej. I jeszcze sprzed, prawda? Bo to jest też tak naprawdę historia powstania miasta. Tak, ja nie wiedziałem, dopóki nie zacząłem zagłębiać się w historię, dopóki nie zacząłem zbierać materiałów jakichś źródłowych o Pionkach, nie wiedziałem o tym, że było, w czasie wojny był obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej na terenie fabryki prochu, tak? Zorganizowany przez Niemców. A to się wzięło stąd, że właśnie mama opowiadała mi z kolei taką historię przedwojenną, z której wynikało, że jej rodzina dzieliła chatę czy chałupę z rodziną żydowską, pół na pół. I ona to opowiadała jako coś naturalnego, tak? Była taka historia, miałam koleżankę, potem to się skończyło, przyszła wojna i nie wiem, co się z nimi stało. Ale mnie w tym uderzyło to, że tam była rodzina żydowska. Ja nic nie wiedziałem o tym, że w Pionkach było środowisko żydowskie w ogóle. Tych śladów w ogóle nie było. Przynajmniej w moim środowisku, wśród moich znajomych nic się o tym nie mówiło. Teraz jest pomnik, tak? Znalazłem, zbierając właśnie materiały, robiąc fotografie, jest pomnik poświęcony poległym Żydom w czasie II wojny światowej właśnie na terenie zakładów. Tych pronitowskich prochu. Dla mnie to była kompletna nowość i w sumie szok, że ta historia została, ona zniknęła. Dla wielu ludzi z mojego pokolenia taka kwestia nie istniała. Była ludność żydowska i po wojnie jej nie było nagle. Dużo jest w twojej książce nawiązań do tej historii, albo wprost takich opowieści związanych z tą żydowską rodziną. Jedna z tych rodzin jest bardzo ważna dla tej historii. Ale pojawia się też inne zaskoczenie, ponieważ w tej opowieści pojawia się wydawałoby się takie niestereotypowe zachowanie. Otóż mamy oto sytuację, w której rodzina, w której w ramach, jak rozumiem, jednej przestrzeni mieszka rodzina żydowska i rodzina polska, tak? Tak. I Niemcy przychodzą. Jeden z tych Niemców zachowuje się w taki sposób, powiedziałbym, nie wiem, musicie państwo przeczytać, sami sobie to nazwać, mam tu problem ze słowami, czyli ostrzega, że panowie, z którymi on przyszedł, w związku z tym, że wydało się, że tutaj jest rodzina żydowska, za chwilę wrócą i żeby ci Żydzi uciekali, nie? I to było dla mnie takie, przyznaję szczerze, duże zaskoczenie. I to też ciekawe, bo sam w sobie zbudowałem jakiś stereotyp zachowań, które pojawiają się w literaturze, czy w życiu, czy w opowieściach o Niemcach, a ty temu stereotypowi powiedziałeś, sprawdzam.
Tutaj tę opowieść, jeżeli są wątpliwości co do źródeł historycznych, czy prawda, nieprawda w tej książce, to mogę powiedzieć, że ona jest przytoczona praktycznie jeden do jeden. Mhm. Czyli opowiedziała mi to moja mama, taką historię rzeczywiście, z tą jej przyjaciółką, która mieszkała przez ścianę w czasie wojny. Nie wiem, czy mogę tutaj zdradzić, chociaż to sama chyba historia jest... nie jest jakaś tam kluczowa taka dla tej opowieści, że przyszli Niemcy, którzy chcieli mieć towarzystwo do dziadka, który ponieważ dziadek szmuglował spirytus z zakładów, wiedzieli, że on ma ten spirytus w domu, przyszli zabawić się i zażądali towarzystwa jakiejś dziewczyny. Wiedzieli, że ta dziewczyna jest przez ścianę, nie wiedzieli, że to jest Żydówka. Przyprowadzono tą dziewczynę, alkohol się lał, tak, oni tam zaczęli śpiewać i nagle za ścianą ojciec czy dziadek tej dziewczyny zaczął się modlić, odprawiać modły w języku żydowskim. No i wtedy oni się zorientowali, jeden z tych Niemców mówi przed wyjściem do rodziny, słuchajcie, będzie oni źle, zaraz tu wrócą, tak, będzie tak. źle. I to nie? rzeczywiście, Niemiec ostrzegł to i dzięki temu ta dziewczyna przeżyła. Ta historia ma dalsze permutacje, bo bohater stara się dojść do jakiejś relacji, do jakiegoś innego źródła świadectwa. I to świadectwo pojawia się. Nie rozwikłujesz też do końca tej informacji, czy to jest świadectwo, czy to jest jakaś subiektywna narracja, czy coś stworzonego na potrzeby tej powieści. Niech tak zostanie. Dużo masz takich plam o pionkach? Czy ty się bardzo dużo dowiedziałeś o tym mieście? Ono teraz jest bardziej twoje? Jak to jest? Tak. W porównaniu do tego, co wiedziałem wyjeżdżając z pionek, czy zabierając się za tę powieść, to mi się otworzyło cały nowy świat. Wiesz, ja się wychowałem w części pionek PRL-owskiej, w blokowisku, takim typowym blokach, punktowcach powstałych tam w latach 60. Ta część, której dotyczy głównie historyczna część książki, jest w trochę innej, w innym miejscu, części właśnie miasta, której mieszkając tam w ogóle nie odwiedzałem. To był jakoś tam rewir, które się omijało. Chodziliśmy tam do kina, jedyne co. I teraz właśnie zbierając materiał do tej książki, zagłębiłem się w te rejony, tak? W tę zabudowę przedwojenną, te bloki robotnicze przedwojenne, elektrociepłownia, która jest niesamowitym w ogóle budynkiem, to jest jak ze Stalkera Tarkowskiego. Muszę podziękować tutaj władzom pionek, czy panu Belowskiemu, który umożliwił mi wejście, ponieważ to jest zabytek, tam nie można wejść. Wejście i zrobienie zdjęć. To jest doświadczenie niesamowite. Jeżeli ktoś będzie w pionkach, jeżeli kiedykolwiek będzie ten obiekt otwarty, zapraszam, wchodzi się i na środku hali jest przedwojenna turbina elektrowni, która się zachowała. No, to wiesz, to jest takie dotknięcie jakiegoś takiego dziwnego świata, jak nie z tego świata. No właśnie, to jest ta część, o której ja nie wiedziałem, a którą odkryłem. Dużo jest tych miejsc, które twój bohater odwiedza albo ma na swojej drodze. Niektóre są już po prostu opuszczonymi tak naprawdę miejscami, w których nic nie ma, inne nie istnieją. Te, które istnieją w różnej formie, pojawiają się w przestrzeni zdjęciowej. Też tym szlakiem można, pewnie idąc szlakiem książki Klekot Tysięcy Patyków, pionki zwiedzać albo przejść się tym szlakiem bohatera, tym, którym bohater podąża. A teraz przygotowałem dla ciebie taką zabawę, może filozoficzną trochę, bo skoro bohater idzie i szuka na początku tej opowieści o dziadku, to skoro szukanie dziadka jest trochę szukaniem opowieści o matce, to czy szukanie matki nie jest trochę dla bohatera takim szukaniem siebie? I cisza zapadła. Może zostać cisza. To wydaje mi się, że to jest kwestia jakiejś więzi. I jakiegoś łańcucha pokoleń. Tak teraz improwizuję, zastanawiam się na szybko, czy szukaniem siebie, ja nie wiem, czy ja już nie jestem na tyle, czy bohater, czy ja jako pisarz tworzący tę historię, nie jestem na tyle już ukształtowanym osobnikiem, że czy ja mogę tam jeszcze coś o sobie się dowiedzieć, no nie wiem.
No to państwo będziecie szukać tej opowieści w opowieści, którą ma dla nas Jarosław Maślanek. Klekot, tysięcy patyków, powieść. Warto do ostatniej strony, bo nawet zakończenie jest dość przewrotne i jeszcze bardziej miesza nam w głowie i trochę pokazuje nam, że... Nie zdradzę, ale to jest fajne, bo ty z jednej strony jesteś w tym bardzo serio, z drugiej strony widać, że się tym bawi, że to jest jakby sama forma i zabawa w autofikcję ma wywołać jakąś dyskusję albo ma z nami rezonować jako czytelnikami i przyznaję, że to akurat naprawdę ci się udało. Przyznaję to jako czytelnik i za tę opowieść bardzo ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie, za rozmowę, dzięki. O literaturze Łukasz Wojtusik. Powieść łącząca w sobie wiele gatunków, albo grająca z tymi gatunkami. Jarosław Maślanek był gościem tego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika. Rozmawialiśmy o książce Klekot, tysięcy patyków, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zasubskrybujcie podcast Alfabet Wojtusika, dodajcie go do ulubionych. A jeśli chcecie wspierać moją działalność, jest taka opcja. Można to zrobić na platformie patronite.pl. Wystarczy wstukać tam frazę Alfabet Wojtusika. Tam znajdziecie szczegóły dotyczące tego, jak można mnie na co dzień wspierać. My słyszymy się po raz kolejny w następnym odcinku, a ten już obiecuję niebawem.